Metro Karolin ma już wszystkie pozwolenia na budowę, a także nie dla trzeciej linii metra, czy Nowa Warszawa Wschodnia już niedługo i nowy parking podziemny w centrum Warszawy pod Placem Powstańców Warszawy. Zielony Plac Trzech Krzyży na Starym Torowisku. Przedłużenie trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie będzie i kolejne zmiany pod trasą Łazienkowską. O tym nie tylko 16 października w niedzielę. W kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i trzymam wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Jak widzicie, jestem w nowym miejscu, to zupełnie inaczej wygląda niż wcześniej, ale w tym samym pokoju możecie mi uwierzyć, po prostu zmieniłem sobie ścianę. Ale bez zbędnego gadania, jak zawsze, zaczniemy od tego, co jest najważniejsze, bo przez ostatnie 2 tygodnie, od kiedy nie było Mniejsza z tym, bardzo dużo się wydarzyło. Więc bez zbędnego gadania przechodzimy od razu do awarii winic na stacjach metra. Jak widzicie, tak to wygląda. Mamy niedziałające, no łącznie 6 winic, ale są 4 faktycznie awarie, czyli Metro Centrum, Mariemont, Bemowo, Dworzec Wileński i modernizację winic na stacji metra Pole Mokotowskie i Centrum. Idziemy dalej, no i dochodzimy już do ciekawych informacji. Metro warszawskie jak zawsze na początku jest. Tym razem metro warszawskie wspiera kijowskie metro. Chodzi oczywiście o to, że my mamy trochę tych pociągów rosyjskich, składy serii 81. Mamy ich, no tutaj dokładnie 22 takie pociągi jest napisane, że mamy. Oczywiście wiemy, w teorii nasze odchodzą na emeryturę, bo schody się pojawiają, no to tam będzie się tak zmieniać. Naprzemiennie jakieś pociągi muszą pozostać na trzecią linię metra, jeżeli w ogóle powstanie. Natomiast co warto podkreślić, to jest to, iż faktycznie metro będzie wspierać Kijów. Chodzi oczywiście o części zamienne. Oni mają trochę tych pociągów właśnie tych serii 81. Trochę są inne, inny dostaw szyn, ale ogólnie konstrukcja tych pociągów jest w miarę względnie podobna, więc też będziemy im dawać części zamienne do tych ich pociągów, które oczywiście ucierpiały w trakcie tej wojny, która aktualnie tam jeszcze cały czas trwa. Także tak, bardzo dobra tutaj inicjatywa, jaka faktycznie wyszła. Bardzo mi się podoba to, że ostatnio metro warszawskie ma nową tą stronę, ale cały czas trzeba powiększyć zdjęcie, żeby jakoś sensownie wyglądało, bo ten widok tutaj, no taki trochę bym powiedział Wam, że nie za bardzo. Ale dobrze, lecimy dalej. Metro Karolin, są kolejne pozwolenia, a konkretnie są już wszystkie pozwolenia na budowę tego odcinka, czyli mamy pozwolenie na stację metra Karolin, Chrzanów, Lazurowa, stację techniczno-postojową Karolin, czy też oczywiście idąc dalej, mamy pozwolenie na wszystkie 2 wentylatornie na tym odcinku, przebudowę ekspedycji na pętli osiedle Górczewska i coś jeszcze tam było. No oczywiście cały układ drogowy w tych okolicach też ma pozwolenia. Jedynym lekkim minusem, o którym mówiłem w filmie Zapraszamy do metra, jest to, że nie ma cały czas pieniędzy na waloryzację dla wykonawcy. Raptem tam skromne 500 000 000 zł. Dopóki ich nie będzie, nie będzie budowy tego odcinka. Kolejne rozmowy są planowane, tak jak tutaj mamy z komunikatu, dopiero za miesiąc, więc jeszcze przez najbliższy miesiąc nic w tym temacie się nie zmieni. Możemy tylko dostać deklarację z miasta, że pieniądze się znalazły i to jedyne, co faktycznie możemy dostać. Wiemy tyle, że kolejne spotkanie z wykonawcą będzie właśnie wtedy, ale dostaliśmy nową wizualizację nowej stacji, to jest stacja metra Lazurowa, którą możecie zobaczyć. Następnie mamy stację metra Chrzanów, która w ten sposób ma wyglądać. Powiem Wam, że taki ten Detroit, który tutaj jest zrealizowany, przynajmniej ja tak nazywam ten design, z tymi trójkącikami na ścianach, no, do mnie bardzo przemawia. Oczywiście no, szary, biały, no trochę tych kolorów mogliby tu wpuścić. No ale rozumiem, taki był zamysł. Mi się podoba. Ja jestem zadowolony z takiego wyglądu stacji, a biorąc pod uwagę, że z tej stacji metra i z tej kolejnej w miarę często będę korzystać, jak już zostaną oddane do użytku, no to ja byłbym nawet, bym powiedział, całkiem zadowolony. Chociaż nie wiem, czy się nie przeprowadzę w międzyczasie z tego miejsca, gdzie teraz mieszkam, zanim oni zaczną budowę, bo to jeszcze trochę potrwa. Pamiętajcie, że nie ma podpisu, nie ma jeszcze rozpoczęcia prac budowlanych, a prace budowlane będą trwały około 4 lat.
zanim, znaczy tacy budowane może krócej, ale jeszcze wszystkie pozwolenia, zanim będzie oddane te stacje metra do użytku i dojdziemy do elementu takiego, że cały proces będzie trwać 4 lata, czyli w dobrych wiatrach, jeżeli w 2023 roku rozpoczną się prace budowlane, no to sobie poczekamy tak trochę do tego 2027 roku, kiedy to już tramwaj do Wilanowa będzie hulać. Ale mniejsza z tym, bo faktycznie metro bawi się dalej. Oczywiście wszyscy się cieszymy, że zostały oddane nowe stacje metra na Brudnie i Bemowie. W związku z tym był piknik, kiedy to była darmowa komunikacja miejska. Ja wam tydzień temu właśnie, bo to było tydzień temu w niedzielę, puściłem posta, bo sam mniejsza z tym nie mogłem nagrać, bo aparat, którym nagrywam, był w innym miejscu zupełnie i nie miałem jak nagrywać. Ale się tutaj z tego skojarzy, że mieszkańcy bawili, tam archeolodzy byli, pokazywali, jak wyglądała cała budowa. Mnie tam osobiście nie było, z tego co słyszałem, było zbyt dużo atrakcji dla dzieci, a zbyt mało dla osób takich bardziej w większym wieku. No ale nie wiem, nie było, więc się nie wypowiem. Natomiast o czym mogę powiedzieć, to jest to, iż zwiedzanie stacji metra A19 Madrytymont i A23 Młociny będzie już najbliższy kolejny poniedziałek. Tak nie po polsku. W kolejny poniedziałek będzie to zwiedzanie, bardzo ciekawe. Nie wiem dokładnie ile osób w sumie się dostało. Wiem, że na pewno bilety szybko się rozeszły. Były już od piątku. Ja o tym informowałem na Facebooku moim, żebyście mogli się tam zapisywać. No i oczywiście ja tam też również będę oprowadzać was po tych miejscach. Bardzo ciekawe miejsca, w których no raczej was nigdy nie było. Bo Młociny są względnie nowym odcinkiem metra i tam wejść na tą część techniczną raczej zbyt dużo nie było. Ale co mogę powiedzieć ciekawego, to to, że na tym zdjęciu to jestem jasny. Natomiast lecimy dalej. Trzecia linia metra, tak, pozostając w kategoriach metra, ma problemy z raportem środowiskowym. Metra protestuje. Chodzi o to, że metrze właściwie się nie podoba ta trzecia linia metra. Nie, to jest moja osobista opinia. Według mnie to byłoby dobre. Tam są jakieś drobne, bym powiedział, błędy, też finansowe. No i całość została unieważniona. No, są z tym problemy aktualnie. Ja swoim osobistym zdaniem, zresztą parę osób z mną się zgadza, no to jest to, iż etap pierwszej, trzeciej linii metra na razie powinien poczekać na koncepcję całego systemu metra warszawskiego w całej Warszawie. Jeżeli będziemy mieli projekt całej trzeciej linii metra, całej drugiej linii metra, no to będziemy mogli myśleć o rozpoczęciu prac budowlanych. Tak jak po prostu zaczęła się rozbudowa odcinka centralnego drugiej linii metra, to my już widzieliśmy, jak to będzie wyglądać. Że metro nie dojedzie na Zieloną Białękę, tylko pojedzie na Brudno, na przykład. A teraz, jeżeli metro dojedzie na Gorzów, to my cały czas nie wiemy, czy metro dalej pojedzie na Siekierki, na Wawer, czy jakkolwiek inaczej. To wszystko jest dla nas niewiadome, bo nie mamy faktycznej koncepcji całej drugiej linii metra. Tak samo odcinek w kierunku Dworca Zachodniego nie jest dokładnie pewny. Dlatego to, co oczywiście w wyborach było pokazywane, jak to będzie wyglądać i w ogóle. No tak, na wybory wszystko się powie, wszystko się jakoś ładnie zrobi, grafik nad tym popracuje. Ja przecież też zrobiłem bardzo ładne projekty, metę na gołąbki. Także to jest tylko kwestia ładnych wizualizacji, a czy projekty są, no to, to już inna sprawa. Dlatego ja, tak jak mówiłem tu już wcześniej, jestem za tym, żeby rozpocząć prace budowlane i jakiekolwiek prace większe przy trzeciej linii metra, dopiero jak będziemy wiedzieć, jak będzie wyglądać. To trochę oczywiste, co nie? Żeby wiedzieć, co właściwie się buduje. No ale to moja osobista opinia. Lecimy dalej. Metro właśnie tutaj też już kolejnym elementem jest to, że się dogadało, jest z kolejną umową do 2043 roku z OZTM-u na wykorzystywanie swoich pociągów i ogólnie, no to jest taka umowa zawierana tak jak na przykład z Arrivo, czy z innymi takimi spółkami, które po prostu wykorzystują swoje pojazdy w celu i w ramach warszawskiego transportu publicznego. Do 2043 roku metro będzie świadczyć takie usługi dla ZTM-u warszawskiego na odcinku całej drugiej linii metra od Karolina do Brudna i całej linii metra M1 od Młocin do Kabat. Nie ma nic mowy o trzeciej linii metra. Ja się nie dziwię, bo to jest tak niepewny temat, że jeżeli coś trzeba nie zrobić, to można robić aneks do umowy albo po prostu inną umowę zerwać i zmienić ją. To będzie prostsze niż dowiedzenie się właściwie, jak będzie wyglądać ta linia metra, bo to jest jedno wielkie niewiadome. Ale dobrze, że Karolin jest tutaj uwzięty w ramach tego. No i cała umowa opiewa na raptem 200 miliardów złotych. Idziemy dalej.
Metro rozpoczęły się wymiany schodów ruchomych na Politechnice, potrwa to 9 tygodni, no i kolejne ciągi schodów ruchomych na tej stacji, jak i również na innych, będą też zamykane w najbliższym czasie. Powiem Wam, te schody ruchome, jak tutaj jest to ładnie napisane, do 27 lat, nie były w takim wielkim remoncie od nigdy, to jest wymiana całkowicie tych schodów ruchomych. Powiem Wam, no to jest bardzo dobra zmiana, bo one są w bardzo dużym ruchu. Jakby już pomijając to, że one zazwyczaj jeżdżą obydwa do góry, jeździły ostatnio, powiem Wam, no jeśli jakieś schody ruchome są jednymi z bardziej wykorzystywanych w Warszawie, to te mogą być. No, same utrudnienia przez to, jak to zostało zamknięte teraz, no są na pewno ogromne, bo ja nawet nie chcę myśleć, jak ten tłum idący na trasę łazienkowską stąd. No i jest na pewno mało miejsca, bo tylko są te schody i winda tutaj z boku. No ale to są schody, które naprawdę są bardzo wysłużone dla metra i dobrze, żeby były nowe. Idziemy dalej. Kolejne zmiany, kolejne nowości. Dworzec Wyspowy w Ząbkach zostanie wyremontowany. Cały projekt będzie tutaj opiewać na relacji projektu i buduj. 34 tygodnie na robienie projektu, 78 tygodni na zrobienie już całej przebudowy. Chodzi głównie o remont starej wiaty, jest wpisany do rejestru zabytków, czyli trzeba ją odrestaurować. I tak to mniej więcej wygląda. Kasa biletowa, która jest w środku, będzie na czas przebudowy przeniesiona do innego budynku. Natomiast pozostając w temacie kolejowym, jest decyzja środowiskowa dla Warszawy Wschodniej i przyległych jej odcinków. Mamy też parę wizualizacji, jak będzie wyglądać Warszawa Wschodnia nowa. I zwróćcie uwagę, że wygląda bardzo podobnie do Warszawy Zachodniej. I to według mnie bardzo dobra nowina, zwłaszcza jak patrzymy tu z góry. To tylko pokazuje nam, że będzie ujednolicenie tych dwóch stacji. Wschodnia i zachodnia. I to dobrze, żebyśmy mieli te dwie stacje w miarę podobne, bo one są w podobnych relacjach, jeżeli chodzi o ważność dla tych pociągów. Mamy centralną, wschodnią i zachodnią. Centralna sobie poczeka na przebudowę linii średnicowej i jest całym zabytkiem, natomiast tutaj będzie zadaszenie nad całą stacją metra, nad całą stacją kolejową, wszystkimi peronami prawie w 100%, no tu widzimy, jest trochę wysunięte te perony, no i będzie oczywiście przebudowany cały układ torowy, no dużo tego będzie dobrego, jak już faktycznie prace będą szły dalej, to będę wam mówić pokrótce. Na odcinek, który aktualnie jest, tutaj ma już pozwolenie, no to możecie zobaczyć odcinek numer 3, który tutaj widzicie, odcinek numer 3, który tutaj widzicie, czyli do Warszawy Śródmieście od Warszawy Zachodniej ma już pozwolenia, one zostały oddane, dostali je jakiś czas temu. Odcinek Warszawa Wschodnia, czyli numer 2, cały tutaj zielony, do mostu średnicowego też ma już pozwolenia, tylko odcinek numer 1 pod Alejami Zolińskimi, jak i również most, nie ma jeszcze pozwoleń, ale to jest kwestia najbliższych tygodni i miesięcy. Same prace budowlane mają rozpocząć się w 2024 roku, a w 2023 ma być ogłoszony przetarg na budowę. Cała planowana przebudowa Warszawy Wschodniej i odcinka numer 2 jest planowana po zakończeniu prac budowlanych przy Warszawie Zachodniej, abyśmy nie mieli paraliżu kolejowego w Warszawie, a przebudowa wschodniej będzie tak samo inwazyjna jak zachodnia, ale o część wschodnią. Głównie, no bo tam perony będą przebudowane całkowicie, nowy dach, nowy układ torowy również w niektórych miejscach i no bardzo dużo nowości, więc jakby trochę poczekamy, no jak oczywiście już nie wspominając o tym sławnym tunelu, który będzie pod całą stacją dla znaczy tunelu wiaduktu dla trasy tysiąclecia. Także trochę tego tutaj będzie. No bo nie muszę przyspieszyć. Mam 7% baterii w komputerze, a fajnie byłoby skończyć przed końcem baterii. Tutaj taka ciekawostka, którą możecie wiedzieć, to jest to, iż aktualnie to, co widzicie, jest transmitowane na żywo dla wspierających. Wspierający mogą oglądać na żywo, za kulisami z tego nagrywania. Ale idziemy dalej, bo nie możemy wspomnieć i zwolnić. Mamy Warszawę, tutaj średnice, ale takie trochę starsze. Tu możecie przeczytać całkowicie ten artykuł, macie do niego link i kartę teraz w opisie, żebyście mogli dokładnie więcej się dowiedzieć. Z transportu publicznego, tam tylko pokażę parę zdjęć. No, trochę inaczej to było planowane, ale jakoś tak podobnie. Jakoś tak podobnie. Już najbardziej to jest ten odcinek podobny.
No, zobaczycie. Zresztą poczytajcie sobie sami to na wiecie, co będziecie wiedzieć. No, następna informacja to jest Warszawa, stacja PKP, znaczy nie Warszawa, tylko już stacja PKP Rokitno. O niej niedługo będzie film, jutro jadę nagrywać tą stację, jeżeli SOP nie da mi żadnych pozwoleń. I to będzie dosyć ciekawa stacja. Na razie na Pustkowiu, ale pewnie jak deweloperzy się dowiedzą, że pod Błoniem będzie taka nowa stacja kolejowa, no to polecam. Jest to linia, będziecie się to znajdować, stacja pomiędzy, nasz przystanek kolejowy pomiędzy przystankiem Płochocin i Błonie. Także taka ciekawostka. Następnie informacje. No, mamy już nowy wiadukt nasunięty. Nie jestem jeszcze w stanie wam tego pokazać, bo nie mam wszystkich pozwoleń całego procesu nasuwania, ale to będzie w najbliższym czasie, będziecie mogli zobaczyć ten film. Spytający trochę wcześniej. Natomiast co warto podkreślić, to jest to, jeśli ten wiadukt został już nasunięty, to teraz trzeba wyburzyć, co jest na dole. I tym będą się zajmować w najbliższym czasie, no od 16 do 23 października, czyli właściwie już, będzie zamknięty ruch pod torami, które się znajdują na dole. Ruch całkowicie będzie przeniesiony na ruch wahadłowy po jednym torze, co jest, no, dużym utrudnieniem, nie ukrywajmy. Ale to nie oznacza jakiegoś wielkiego paraliżu, bo oczywiście pociągi po prostu będą kończyć razem na wschodniej lub zachodniej i nie dojechać dalej do Pruszkowa, więc jakby problemu nie widzę. Gdzie tam? Nie no, żartuję tutaj sobie oczywiście. Wspólne honorowanie, mało pociągów, SKM-ki i tak dalej, no wielki problem. No i oczywiście o tym też również tutaj pisze PKP w swoich tutaj informacjach na temat całej tutaj Warszawy Zachodniej. Ja o tym więcej powiem, o tym wiadukcie i o trudnieniach i o tym, co się właśnie dzieje w osobnym filmie o Warszawie Zachodniej, który może się pojawić w tym lub w kolejnym tygodniu, jak nie będzie w Warszawie. Natomiast więcej pociągów, oczywiście jeszcze więcej. Tym razem chyba jedna z nielicznych rzeczy, której się cieszę ostatnio, którą rząd tutaj robi w ramach Kolei Plus, czyli nowa linia kolejowa z aktualnie budowanego odcinka linii kolejowej Zegrze Południowe przez Seroc do Pułtuska. Brzmi to surrealistycznie, co? Ale takie są projekty. Mniej więcej ja sobie przejrzałem tą trasę. Jest to ogromny odcinek linii kolejowej nowej. Do 2028 roku ma to być realizowane. No zobaczymy. Zobaczymy, z tego wyjdzie. Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, chociaż jest już noc, ale to by było coś. Bo dojazd z Pułtuska, jak oni tutaj mówią, w 1,5 godziny do centrum Warszawy, to byłoby coś. Taką KM-ką. Ale tak jak mówiłem, na razie i jeszcze nie będę nic o tym mówić, natomiast w Kobyłce trwają dalej prace przy budowie nowego wiaduktu. Natomiast lecimy już trochę, przyspieszymy. Plac Powstańców Warszawy. Tutaj mamy drzewa, które znikają. Tam aktualnie powstaje nowy parking podziemny. No i oczywiście drzewka nie mogą zniknąć całkowicie. One zostaną przesadzone w inne miejsca, czyli na Pragę. Dalej idąc, nowy autobus do metra. 269 będzie jeździć pomiędzy Brudno po Grodzie, a stacją metra Brudno, w związku z tym utrudnieniami. Oczywiście nie można zapytać też prac drogowych na ulicy Madewilskiej, zmiany dla linii 126 i 314, czy remont ulicy Wolskiej i zamknięcie pętli Cmentarz Wolski, utrudnienie dla linii 194, 197, 255, 713, 716 i 743 trwają do godziny 4. poniedziałek, czyli jeszcze parę godzin. Następnie mamy oczywiście most na Pragę, który idzie dalej. No, długo nie było filmu o moście na Pragę, nie było w poprzednim miesiącu nic. Postaram się o moście na Pradze niedługo coś powiedzieć, jak tak samo jak o trasie łazienkowskiej, niezależnie od tego, czy będę mieć pozwolenia od Służby Ochrony Państwa, na które długo czekam, o których mówiłem trochę więcej w tramwaju na Wilanów, ale faktycznie tu są duże utrudnienia, od nich rzucają mi cały czas swoje kłody, więc miejmy nadzieję, że po prostu to nagram bez ich pozwoleń w innych rejonach, tak jak to kiedyś nagrywałem. Następnie Plac Trzech Krzyży, torowisko tramwajowe zostało odkopane, ale pozostanie tam, będzie zachowane, zakonserwowane pod układem nowej, tymczasowej przebudowy, czyli nowe drzewka, nowe pasy rowerowe, ale to nie jest docelowy Plac Trzech Krzyży, o którym wiemy. Docelowy Plac Trzech Krzyży jest zaplanowany, aby był zrealizowany trochę później. Także to, co teraz będziemy mieli, to z tego, co wiemy, to jest tymczasowe. Nie wiemy tylko na jak długi okres czasu. Dalej, remont wiaduktu nad Gubrzowo, przetarg został rozstrzygnięty, czy oczywiście nielegalne reklamy. Bilans z września, 136 ulic,
skontrolowanych i 65 nielegalnych nośników zostało zlikwidowanych. Ja przyspieszam, bo mam 4% baterii. Zobaczcie, kiedyś tutaj była nielegalna reklama, stała sobie przecież bardzo w takim oto miejscu. No myślicie, że tutaj was ZDM nie dołapie? No to tak łatwo nie ma. No i oczywiście ciekawostki też, ulica Starzyńskiego zmienia się z dnia na dzień. Ja już jechałem po nowej ścieżce rowerowej. No bajka, bajka w porównaniu z tym, co było kiedyś. Ale o tym jeszcze w warszawskich inwestycjach coś tam powiem. Jeszcze w tym miesiącu. Dalej oczywiście mamy przedłużenie trasy mostu Marii Skłodowskiej Curie. Umowa jest na koncepcję. We wszystkich wariantach zaprojektowane będą obustronne chodniki, drogi rowerowe, a także zieleń. Opracowanie ma być zakończone do ciągu do 2000... Nie, wróć. W ciągu 24 miesięcy ma zostać wszystko zrealizowane, całe projekty, a koszt prac wyniesie 1 600 000. Następnie mamy utrudnienie na targówku, chodzi oczywiście o nową Kondratowicza. Jak widzicie tutaj, ten odcinek jest tylko dla autobusów WTP, to są objazdy, a to jest odcinek całkowicie zamknięty bez dojazdów do posesji. Znaczy z dojazdem do posesji, tylko i wyłącznie. Następnie trasa Łazienkowska od jutra ma zmiany drogowe. Następująco to wygląda. No, tutaj się przesunosi po prostu rondo w drugie miejsce. Na koniec chciałem pozdrowić koniecznie motorniczego, którego widziałem ostatnio na metro, znaczy na pętli Winnicy i na metro Młociny. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Sykut się cieszy i też pozdrawiam, ale o tym wspomnę trochę więcej w nowym filmie na temat tramwaju kierunek Winnica, który się pojawi już niedługo. No i oczywiście sondaże, nie mogę wspomnieć, według was, najwięcej z was korzysta z linii metra M1, z M2 36%, a z obydwu linii metra 24%. Następny sondaż, który jeszcze był w międzyczasie, to mamy 13 dni temu. Która przeprawa mostowa jest najbardziej potrzebna w Warszawie w najbliższym czasie przez Wisłę? Most Krasińskiego, 49% z was zagłosowało. 1000 osób zagłosowało w całości, czyli ponad połowa tych osób stwierdziła, że most Krasińskiego jest najbardziej potrzebny. Następnie mamy most tramwajowy na Gocław, o którym się bardzo mało mówi, ale o nim też coś powiem niedługo, 21%. Most na Pragę pieszo-rowerowy, 10%. I most na Zaporze Wilanów-Wawer, 8%. Nie wiem, lub żaden, 12% was zagłosowało. I czy jeszcze jakiś sondaż taki niedawno mamy? Który z starych tramwajów najbardziej lubicie? Wybraliście Konstal 105. A, to było na tyle z tego mniejsza z tym. Jak widzicie, jestem w zupełnie innym miejscu. Kończąc to, tak jak tutaj widzicie, mniej więcej plakat wtedy wrócił, bo one się zmieniają tam na co jakiś czas. Jest kostka, jest tutaj... A, czekajcie, bo wy nic nie widzicie. Już wam przełączam, proszę bardzo. Tak jak to widzicie, trochę się zmieniło. Jest tutaj, są moje budynki z tyłu, możecie mniej więcej to sobie zobaczyć. Tutaj mamy też most mój, który dostałem jakieś dobre już parę lat temu. A w tymże miejscu mamy ładny plakat warszawskie tramwaje. No i różne inne elementy. Tak, tu mamy na przykład szynę z Warszawy Zachodniej, a na górze jest szyna z metra, trzecia szyna metra. Także mamy też mapę z konsultacji społecznych, no i oczywiście 112 Katowin. To było tyle z tego mniejsza z tym. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzinny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Mój komputer ma teraz 2% baterii i to jest bardzo źle. Na koniec powiem tylko w skrócie, nie było w poprzednim tygodniu mniejsza z tym, bo nie miałem aparatu. Aparat nagrywał wtedy M01, jak się nasuwał na Warszawie Zachodniej. Cześć!